Po tylu latach czekania na jeden film, do tego autorstwa Jamesa Camerona, do tego kontynuację najbardziej kasowego hitu kinowego wszechczasów, wokół której zrobiono tyle szumu, chciałoby się móc sprowadzić te recenzje do prostego ludzie, ludzie, Cameron to zrobił, on znowu to zrobił, na ostatniej prostej mamy film roku. Albo ludzie, nie uwierzycie, w sensie mieliście przypuszczenia tak jak ja, że to nie będzie udany film, ale nie macie pojęcia, jaki to jest filmowy skansen. No, sprawa jest bardziej złożona, tak jak rzeczywistość miewa w zwyczaju być dość złożona. I to jest moja bezspoilerowa recenzja nowego filmu Camerona, Avatar Istota Wody, w której powiem wam, czy warto, czy nie. Ale i tak pójdziecie na ten film, nie oszukujmy się. I zaznaczę jeszcze raz, bez spoilerów. Kiedy usiadłem wygodnie w fotelu kinowym, przygotowując się mentalnie na największy spektakl audiowizualny mojego życia, to nie mogło się zacząć gorzej. Pierwszy zwiastun, który pojawił się przed filmem, liczyłem, że będzie to Oppenheimer Christophera Nolana, tak głosiły plotki. Ale zobaczyłem zwiastun odświeżonej wersji Titanica. I momentalnie chciałem krzyknąć: panie konduktorze, weź pan kurwa, zatrzymaj te ciuchcia, gdzie tu jest hamulec awaryjny? Bo momentalnie zebrały się w mojej głowie wszystkie obawy, które miałem wobec tego filmu, że dostanę historię w postaci rzadkiego kiślu, podaną w formie przestarzałej, spóźnioną jakąś dekadę. I pierwsza godzina tego filmu dokładnie taka jest. Cameron przez godzinę robi Avatara wersja 2.0, nie ma tam niczego, czego nie widzieliśmy w 2009 roku. Czy kiedykolwiek oglądaliście ten film? Ja jestem tak stary, że widziałem go w kinie w grudniu 2009. Rasa Navi pokojowo sobie żyje. Jake Sully dalej jest takim mentalnym trepem i nieciekawym bohaterem. I nagle z niebios przylatują źli biali ludzie z ziemi. Pożoga, zniszczenie, banał. Znowu przylecieli i znowu rozjebali. I co ciekawe, to naprawdę są biali ludzie. Jakby ja rozumiem, że metafora jest dość ciężka, ale mam wrażenie, że Jamesowi Cameronowi już się skleiły powieki w prawym oku od ciągłego mrugania do nas. Więc mamy jednowymiarowych złych ludków i mamy militarsów i wśród nich, i to nie jest spoiler, jest pułkownik Quaritch, którego gra fenomenalny Steven Lang. I tym razem wraca jako Navi, bo poprzednio zginął, a teraz ma swojego awatara, ale to nie jest już jego awatar, on po prostu jest Navi. I dostaje do swojej dyspozycji drużynę kosmicznych Marines, którzy co prawda wyglądają jak Navi, ale zachowują się dokładnie tak, jak stary dobry skład Space Marines z Aliens. Minus osobowości, bo są całkowicie pozbawieni jakiejkolwiek osobowości. W zasadzie nie będziecie znali imienia choćby jednej z tych postaci. Ale myślicie, zajebisty potencjał, fajne koło zamachowe dla fabuły. Co tu się wydarzy? Czy oni, ci Space Marines Navi z Quaritchem na czele, wnikną w szeregi Navi? I będą sabotażystami? A może nawrócą się na drogę Navi? O nie, nie. Quaritch dostaje drużynę Space Marines po to, żeby spełnić swoją chorą fantazję i zabić Jake'a Sully'ego za to, że zabił jego wcześniej, czyli jego awatara. Znaczy, nie jego awatara, tylko tego właściwego Quaritcha wcześniej, chociaż ten jest klonem. W każdym razie chce zabić Jake'a Sully'ego. I to jest motor napędowy tej historii. Pierwsza godzina to jest banał na banale, klisza na kliszy, recykling awatara. Na tym tle wybija się jedynie Sigourney Weaver, która gra nastolatkę. Gra nastoletnią Kiri, która została adoptowana przez Jake'a i Neytiri. Nie wiem, co Cameron miał w głowie, czy po prostu tak bardzo lubi Sigourney Weaver, że znalazł dla niej rolę. Natomiast ona wypada wspaniale, ona aktorsko kradnie ten film, jakby jej sposób bycia, nawet ton głosu sprawia, że ja wierzę w to, że ona jest nastolatką. Po godzinie filmu robi się lepiej, to znaczy bohaterowie, cała rodzina, Jake, Neytiri i ich czwórka dzieci, migrują do Nowej Zelandii i dołączają do plemienia Maorysów, na czele których stoi rzeczywiście Maorys, czyli aktor Cliff Curtis oraz Kate Winslet. I wtedy historia koncentruje się na czwórce dzieci Sully'ego i Neytiri. Rodzą się napięcie międzypokoleniowe, rodzą się napięcie między samymi klanami i to są najlepsze elementy fabularne tego obrazu. Dostajemy też wreszcie wizualne przysmaki. Mamy przepiękne podwodne krajobrazy, nadwodne scenerie, mamy fokomotyle, bo nie wiem jak inaczej nazwać te istoty. Mamy gadające wieloryby. Generalnie jak wjeżdża gadanie z rybami, to robi mi się ciepło na serduszku. I nawet pojawia się jakiś przekaz tego filmu, to znaczy, czy naprawdę warto walczyć za wszelką cenę? Czy naprawdę warto stawiać opór, pomimo że będzie on beznadziejny? Czy może
warto odpuścić i zająć się swoją rodziną, zatroszczyć się o swoich najbliższych i ich bezpieczeństwo. Nie jest to Duna, oj nie, ale to też nie jest Prometeusz, jeden z najgorszych filmów, jakie w życiu widziałem. Nie dzieje się nic spektakularnego i nie dzieje się też nic nadmiernie żenującego, może poza kilkoma absolutnie żenującymi tekstami kilku nowozelandzkich bohaterów, którzy się pojawiają, poza irytującym cousin, które pada z ust młodych bohaterów, poza irytującą postacią młodocianego Spidera, który jest jak George prosto z drzewa i poza faktem, że Kate Winslet, która przechodziła specjalne szkolenie od trenera Navy Seals do uczenia się wytrzymywania jak najdłużej pod wodą, pobiła swój rekord i udało jej się wytrzymać pod wodą 7 minut, ale na ekranie nie pojawia się dłużej niż na 7 minut. A część z was nawet nie będzie wiedziała, jaką postać gra. Ale to trzeba zaznaczyć, że aktorzy naprawdę w tym filmie dają z siebie tyle, ile trzeba, a czasem nawet więcej. Sigourney Weaver i Stephen Lang, którzy zostali przeze mnie wspomniani, no fenomenalnie są obsadzeni. Sam Worthington daje radę, chociaż nie został gwiazdą filmową, co pewnie wróży mu James Cameron przy pierwszym awatarze. Zoe Saldana robi wrażenie, kiedy wrzeszczy, kiedy rozpacza. Problem polega na tym, że w zasadzie tylko to robi w tym filmie i ratuje tę postać przed autoparodią tylko ostatnie 30 minut. I świetnie wypadają wszyscy młodzi bohaterowie, młodzi aktorzy, poza wspomnianym Spiderem Tarzanem. Tak to się toczy powolutku, a celowo mówię powolutku, bo ten cholerny film trwa ponad 3 godziny do bardzo przewidywalnego końca, który niestety w finale, w kluczowej scenie sabotuje swoją przewodnią myśl, czyli czy lepiej odpuścić i zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, czy dać się ponieść emocjom. Ale robi to na korzyść jakże efektownego i jakże pospolitego pojedynku, który również jest recyklingiem Avatara 1. Nowy Avatar to jest wizualnie głębia i fabularnie mielizna. Historia jedzie na potwornych kliszach. Ja kilkukrotnie w trakcie miałem nadzieję na plot twist, na zwrot akcji na zasadzie ten gość zmieni drużynę, przejdzie na drugą stronę i to nada nowej dynamiki całemu temu filmowi, żeby nie był po prostu recyklingiem jedynki. Albo ten bohater, albo ta bohaterka zginie. I to będzie bolało widza, ponieważ jest dobrze zarysowana, ma ciekawe relacje z innymi bohaterami, ale ten film jest więźniem swojej własnej franczyzy i wszystkich kontynuacji, które nastąpią. A James Cameron, on już nawet nie ma ambicji do tego, żeby być odważnym storytellerem. On po prostu remiksuje Króla Lwa, Ostatniego Mohikanina, Tańczącego z Wilkami i jeszcze nawet dodaje tym razem do tego szczyptę Uwolnić Orkę, ale nie dorzuca nic od siebie. Nie ma jakiegoś składnika, jakiejś przyprawy, której nie znałem w tej potrawie. On po prostu pokazuje mi wszystko to, co ja znam z książki kulinarnej. No więc co, wizualia zostają. I tak, jest pięknie, ale to jest na zasadzie, o jakie to jest piękne, o Jezu, jakie to jest piękne. To jest płytkie. Nie ma w tym filmie sceny, którą ja bym, albo kadru, który zapamiętałbym tak jak statki wylatujące z morza na Kaladanie i lecące w stronę Arrakis, jak w Dune, czy Harvester będący pożarty przez czerwia. Gdyby Avatar 2 wyszedł w 2013 roku, to robiłby wrażenie. Ale wyszedł na koniec 2022. Ja już widziałem Dune. Ja już widziałem Top Gun Maverick. Widziałem Avengers Infinity War. Widziałem Aquamana. Widziałem Spider-Man Into the Spider-Verse. Jeszcze pomyślę o Black Panther Wakanda Forever, które też jest zbliżone estetyką i wizualiami, także ze sprawą Namora, króla morskiego, do tego, co się dzieje w Avatarze. To wszystko już widziałem. Avatar po prostu zremiksował. Kiedy Cameron myślał, to będzie pionierskie, nie jest. Cameron zrobił to za późno, a mnie nasuwa się na myśl pytanie, czy warto było robić tak wiele? Można było osiągnąć ten sam efekt w postaci animacji, bez zaangażowania aktorów, przy znacznie mniejszych kosztach i znacznie szybciej. Stąd pytanie, zachwyt czy zawód? Ten film mnie nie zachwycił. Wymieniłem przed chwilą tytuły, które to zrobiły i miały szczęście ukazać się przed kontynuacją Avatara. Ale czy zawód? Dałbym temu filmowi mocne 7 na 10. Bo przypominam sobie, że jak zaczęło się to gadanie z wielorybami, jak zaczęło się robić bardzo disneyowsko, bajkowo, to przełączyłem się jednak na ten tryb myślenia. Ja nie oglądam kolejnej Dune, ja nie mogę tego oczekiwać od tego filmu, on nawet do tego nie aspiruje. Ja oglądam taką
wajanę Disneya, tylko ze znacznie większym budżetem i bardziej aktorską. Spojrzałem na to jak na bajkę, to się sprawdziło i to pomogło. Ale to jest film Jamesa Camerona. James Cameron nie jest od opowiadania pieprzonych bajek. Ten człowiek stworzył Aliens. Ten człowiek stworzył Terminatora 1 i 2. A dzisiaj jest jak jednoosobowy Marvel Studios, które od 13 lat opowiada nam o tym, jak przygotowuje Avatara 2, 3, 4 i 5. Jakich to planów nie ma. I ja wiem, że on się bawi świetnie. Avatar może być ostatnim projektem w życiu Camerona. I może prezentować dokładnie taki poziom jak dwa pierwsze filmy. I tego najbardziej się boję. I tego najbardziej bym nie chciał. Dlatego mówię 6 na 10. Tak, ten film dla mnie jest zawodem. Ale nie oszukujmy się, wszyscy go obejrzymy i będzie on kinowym kitem. Kinowym hitem. Ale to drugie chyba powinienem wprowadzić do swojego słowniczka. Po prostu ukazał się w niewłaściwym roku i robi go niewłaściwy reżyser. Taka jest moja opinia. Możecie się ze mną nie zgadzać i czekam na to w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować bez schematu, kliknąć dzwoneczek, a najlepiej w opisie pod filmem znajdziecie kalendarz z bieżącymi odcinkami bez schematu i możecie ustawić sobie tam powiadomienia.